Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym roku, jak i w latach ubiegłych, organizujemy Turbinalia. Natomiast w tym roku jest to dosyć przewrotna impreza, gdyż dużo rzeczy się zmieniło. Dużo rzeczy jest innych niż w latach ubiegłych. Pierwszą ważną rzeczą jest nasz przemarsz, tak parada instytutów ulicami naszego miasta. Gdyż co roku taka impreza miała miejsce w piątek, w tym roku jest to wtorek. Zaczynamy z Wojska Polskiego i po raz pierwszy kończymy ją na Starym Mieście. Drugą ważną rzeczą jest miejsce odbywania się całej imprezy. Jak w latach ubiegłych miało to miejsce na Grunwaldzkiej oraz na Podzamczu. W tym roku wybiegamy troszkę szerzej i impreza odbędzie się na Wyspie Spichrzów, tam gdzie co roku organizowane są Dni Elbląga. Jak Państwo mieli okazję zobaczyć, na drzwiach sali widnieje plakat. Jest to oficjalny plakat tegorocznych Turbinali. Jest to na razie jedyny egzemplarz wydrukowany. Oficjalna informacja już dzisiaj ruszyła, strona internetowa Turbinali. Jest dostępna pod linkiem turbinalia.pwz.lbek.pl, na której są zamieszczone wszystkie informacje dotyczące imprez, wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz wszelkiego rodzaju innych rzeczy. W tym roku także prowadzimy drugą edycję wyborów Miss Studentek PWSZ w Elblągu. I wybory będą miały miejsce również 22 maja na głównej scenie podczas Turbinali pomiędzy koncertami. Główną gwiazdą wieczoru tegorocznych Turbinali będzie zespół Łzy oraz wystąpi również zespół Bogłan i Bastajpan. Impreza startuje o godzinie 17, 22 maja i potrwa do 23.30. Podczas naszej imprezy 22 maja studenci oraz inni uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcji, które dla nich przygotowaliśmy. Będzie to na przykład Byk Rodeo oraz dmuchana mata gladiatorów i bokserów. Oczywiście wszystko jest za darmo. Organizowane tam będą turnieje. Co kilka godzin będzie organizowany turniej. Będą do wygrania bardzo ciekawe nagrody rzeczowe.